Kongres Młodych Matematyków Polskich jest ideą taką, żeby w jednym miejscu spotkali się szczególnie uzdolnieni młodzi uczniowie szkół ponadpodstawowych, szkół średnich, szczególnie uzdolnieni matematycznie. To szansa, żeby młodzi ludzie, którzy są zapaleńcami, którzy są entuzjastami matematyki, mogli się spotkać razem, spotkać się ze sobą, spotkać się bez żadnych barier, żeby się mogli spotkać wszyscy z całej Polski w jednym miejscu i spotkać się z naszymi krajowymi, wyśmienitymi popularyzatorami matematyki, profesorami, wysłuchać wykładów, wymienić swoje poglądy i dać w ten sposób możliwość naszego rozwoju, wskazania takiej ścieżki, że matematyka królowa nauk to jest ta droga właściwa, do której chcemy ich przyciągać, a nie z różnych powodów odstraszać. To, co mnie najbardziej pociąga do matematyki, to fakt, że nie wyuczamy się rzeczy na pamięć, lecz rozumiemy i za pomocą tego rozumowania coś później osiągamy. Nie tak jak nauki humanistyczne, czy też biologia, gdzie po prostu w większości to jest kucie, przynajmniej takie miałem doświadczenia, więc po prostu znacznie bardziej lubię wykorzystywać swoje umiejętności, niż wykorzystywać swoje tylko zdolności pamięciowe.